Ale mam zaciemniony ten kodzik tutaj. Coś ogólnie jest tutaj ciemno. O, Mariusz ogarnął feature toggle. Działa w drugą stronę? Działa. Ha, super. To działamy z bugiem. Dzisiaj do studia zajrzał Andrzej Krzywda. Cześć Andrzej. Cześć. Andrzej jest tutaj przelotem. Z jakiego powodu jesteś w Wrocławiu? Jestem na turnieju szachowym, że walczę tutaj dzielnie. Jak idzie? Może zmieńmy temat. Andrzej jest mistrzem szachowym, międzynarodowym? Mam normę mistrza międzynarodowego, ale jeszcze mistrzem nie jestem. Proszę bardzo. Dziękuję. Także trzymajcie kciuki, żeby Andrzejowi dobrze poszło. Andrzej też prowadzi firmę Arkansas, która jest rozwija, w sumie kontrybuuje Rails Event Store, tak? Czyli railsową implementację Event Store'a. Tak, tak. Wzięliśmy koncepcję Greg Event Store'a i zaaplikowaliśmy ją w świecie railsowym bardziej. I zrobiliśmy Rails Event Store'a, który jest takim zoptymalizowanym pod railsowe aplikacje Event Store'em. Miejscem na gromadzenie eventów, publikowanie eventów. Sprawdza się? Wsparcie do tego wszystkiego. No, sprawdza się, działa zaskakująco w wielu projektach. Jak to z open source, czasami nie wiadomo, kto tego używa, ale na przykład z tego, co wiemy, co jest używane, na przykład nie wiem, w sieci rumuńskich szpitali jest używane. O, proszę. Ciekawe. No, to oczywiście nasze projekty, tak oceniam, że jakieś tam kilkaset projektów na świecie używa Resident Store. W ogóle eventy są dla mnie takie ciekawe z punktu widzenia, wiesz, implementacji. No, temat jest oczywiście ogromny, natomiast eventy dają szansę na dekaplowanie kodu, nie? Rozdzielenie pewnych fragmentów kodu i jakby cała architektura oparta na eventach daje niesamowicie dużo szans na modularyzację, szczególnie w takich railsowych projektach, na których my najczęściej wchodzimy, czyli bardzo duże już projekty, gdzie złożoność taka prawdziwa jest faktycznie duża. I te eventy pomagają nam budować architekturę, to w dużym skrócie. Natomiast te wszystkie efekty uboczne, że możemy na przykład mieć cały log eventów, całą historię eventów i to wszystko jakby odtworzyć historię zmian, że możemy używać event sourcingu, że możemy budować read modelem, to już są potem jakby takie konsekwencje tego używania eventów. Czyli jakby to jest dla mnie punkt wyjścia do tego, żeby mówić o jakichś dalszych konceptach, być może troszkę bardziej zaawansowanych. My tutaj mamy kodzik Andrzeja z jakiegoś tutaj open source'owego projektu. To jest przykładowa aplikacja, którą dostarczamy wraz z Rails Event Store'em, żeby trochę ludziom pokazać, jak to może działać. Taka dosyć prosta, oparta na zarządzaniu procesem zamówienia. No, czyli tutaj konceptem jest to, że mamy obiekt zamówienia. Tak, jest obiekt zamówienia, który oczywiście może być w jakimś takim wielu różnych stanach. Nie? Jak to zwykle bywa? Mogę zamodelować statusem? Oczywiście, że mogę. Wszystko się da, nie? Generalnie im więcej takich pól, tak state'ów sobie dorzucisz, tym złożoność rośnie i tym więcej nam płacą. Nie? I ten obiekt w odpowiednich momentach będzie publikował eventy, które będą zapisywane do... Tak, no to cykl życia jest taki, że ten order gdzieś tam tworzymy, dodajemy do niego jakieś elementy, jakieś tam produkty, usuwamy, potwierdzamy zamówienie i nie wiem, oznaczamy jako opłacone to zamówienie. I też jeśli ewentualnie upłynął czas, kiedy nie wiem, płatność nie wpadła, no to ekspirujemy, nie? Wygasamy to zamówienie, więc takie w miarę naturalna maszyna stanów. Tak. I w sumie przeglądając nawet katalog tutaj z kodem po lewej stronie, to od razu będę widział, nie będąc autorem tego kodu, co się tam tak biznesowo dzieje, więc to jest dla mnie taka niesamowita jakby zaleta. No tak, tutaj raczej myślę, że jest takie myślenie już właśnie eventowe, a nie takie crudowe, czyli tu nie ma takich create, read, update, destroy, tylko widać te komandy różne, więc mamy na przykład add item to basket, nie? Czy tam add item to order może. Mamy item added to basket jako już event, jako konsekwencja tej komendy, nie? Czyli wpada komenda, jest obsługiwana w jakimś sensie przez agregat, agregat publikuje eventy. Widać też, że te eventy mogą też być użyte w testach do skonfigurowania stanu początkowego. Na przykład ten event jest w ogóle używany też w samej funkcji event sourcingu tego obiektu order, czyli obiekt order nie tylko publikuje eventy, on też z tych eventów się później buduje, więc on nie potrzebuje dodatkowej tabelki na persistence, na to, żebyśmy... Nie ma potrzeby tabelki orders. Natomiast na potrzeby wyświetlania mamy tutaj gdzieś read modele. Używamy tej koncepcji CQRS-a, czyli order w rozumieniu publikowania eventów i zarządzania zmianami. To jest jedna rzecz, czyli w świecie bardziej zmian. Natomiast kiedy chcemy wyświetlić order wraz z produktami, to mamy do tego specjalne handlery do eventów, czyli nasłuchujemy, kiedy dzieją się pewne eventy, po to, żeby read model mógł się zbudować, czyli na przykład, żeby jakiś raport wyświetlający listę zamówień
mógł się tam spersystować i później łatwo go, można łatwo go wyciągnąć. No i taki read model później jest wyświetlany. Czyli to jest taki najbardziej klasyczny chyba flow eventów, jaki można sobie wyobrazić w architekturze eventowej, czyli od użytkownika jest jakaś chęć zmiany, czyli wpada command. Command jest obsługiwany przez agregat. Agregat publikuje eventy. Te eventy są później przez taki raport, przez taki read model nasłuchiwane są jakby i w reakcji na to coś się dzieje, nie? Czyli mam takie pełne flow eventowe. Mm. Jeszcze ma pełny audyt, bo te wszystkie rzeczy będą miały w event logu. Tak, tak. To wszystko jest w event logu. Zamówienie u nas, czyli order, jest tak zwanym agregatem i agregatowi odpowiada odpowiedni stream eventów, nie? Czyli odpowiedni strumień, który zawiera te eventy, więc per zamówienie możemy zobaczyć wszystko, co się wydarzyło, co niesamowicie ułatwia w praktyce sytuacja, nie wiem, debugowania jakiejś sytuacji, co się wydarzyło, dlaczego coś wyszło nie tak i możemy łatwo odtworzyć, ok, jaki jest stan obiektu z eventów, mamy pełną wiedzę na ten temat. Andrzej, kilka pytań z Instagrama do ciebie, ale zanim zaczniemy, pytanie ode mnie, dlaczego Ruby? Ruby jest językiem bardzo czytelnym, językiem, który najbliżej przypomina język angielski z wszystkich języków, jakie znam. Jednocześnie ma fantastyczny model obiektowy pod spodem. W takich projektach, przy których my pracujemy, gdzie bardzo istotny jest ten domain-driven design, odzwierciedlenie tych nazw, tych eventów w kodzie, ta czytelność, ta angielskość tego języka jest po prostu istotna. I dlatego Ruby, że ja mogę ten kod w Ruby pokazać człowiekowi z biznesu i on go rozumie. Tam nie ma zbędnej interpunkcji. Co umiera, kiedy ktoś na świecie mówi Ruby? Ojej, umiera coś we mnie w duszy. Co prawie leśnicze IT, kiedy pada deszcz? Spogląda na las przez szybę zadeszczowaną. Jabłka czy okna? Chyba jabłko, nie? Skąd się wziął zainteresowanie Behemothem? Zaczęło się od tego, że jak miałem 12 lat, słuchałem Sepultury, więc to... A to się zaczęło z tego, że nie wiem, podobało mi się takie brzmienie od początku, dzieciaka. I tak zostało do dzisiaj. A skoro każdy command, każdy event jest jakimś tam message'em, który ja będę przekazywał sobie z warstwy do warstwy, to rozumiem, że każdy z nich może mieć jeszcze jakąś tam w środku wewnętrzną strukturę, jakieś identyfikatory. Co będzie mi tworzyło taką strukturę takiego obiektu? No to są te pola, które oczywiście wymagamy, czyli jakiś order confirm, to tam jest jakiś order ID, nie, może customer ID. To są takie te główne dane, natomiast czasami są też jeszcze metadane. Na przykład dorzucamy tam timestampy. No warto wiedzieć, kiedy coś się wydarzyło. Dorzucamy tam jeszcze czasami jeszcze current user ID, nie? Żeby wiadomo było tak z punktu widzenia autoryzacji czy autentykacji, kto to w ogóle jest. I dorzucamy tam też, nasz framework dorzuca correlation ID, causation ID, nie? Czyli co z czego wynika, w związku z czym te eventy możemy też tam sobie pogrupować. Czyli jakby patrząc na timeline tych eventów, idziemy po prostu od tej strony. Order submitted powoduje payment authorized, powoduje payment capture, powoduje order paid. Więc w związku z tym mamy bardzo naturalny tutaj causation ID, czyli każdy event wskazuje na poprzedni event. Mhm. I czasami te wszystkie zdarzenia chcielibyśmy zobaczyć z perspektywy jednego procesu biznesowego, czyli byśmy chcieli je otoczyć, krótko mówiąc, dodatkowym identyfikatorem, w tym wypadku correlation ID. Dokładnie. I one wszystkie razem będą wtedy zgrupowane. I teraz mając pojedynczego message'a, ja dokładnie wiem, co jest poprzednikiem i jakiego częścią, jakiego procesu biznesowego to wszystko jest. Dokładnie. I niesamowicie to pomaga przy debugowaniu. Dobra, czyli eventy mamy tak naprawdę w tym momencie publikowane w dwóch agregatach. To jest agregat order i agregat payment w innym banet kontekście. Ale na potrzeby pewnego takiego payment procesu, takiego ogarniania sytuacji, kiedy order nam się wyekspirował, przepraszam za te angielszczyzny ponownie, my chcemy zrobić tak coś takiego jak release payment, żeby chcemy wycofać płatność. Więc my musimy mieć jeszcze byt wyżej, który nam ogarnie te wszystkie rzeczy razem. I to się nazywa u nas proces manager, nazwaliśmy to payment process. Czyli z jednej strony będziemy mieli jakąś tabelkę ze zdarzeniami powiązanymi z konkretnym agregatem, tak. Na przykład orderem. Tak. Mamy drugą tabelkę powiązaną z drugim agregatem, w tym wypadku na przykład z paymentem. Tak. I dodatkowo możemy mieć jeszcze trzecią tabelę, czyli stream eventów, który będzie nam spinał wszystkie zmiany zachodzące na agregatach w danym procesie biznesowym. Tak, i on się będzie składał sumarycznie z tych wszystkich eventów. Czyli można powiedzieć, że zdarzenia z agregatu order, czyli to zdarzenie pierwsze i ostatnie trafią na przykład do tego streamu, tak samo jak to ostatnie. Tak. Zdarzenia związane z paymentami trafią tutaj. Tak. I żeby już potem z kim nie kreślić, to wszystko trafia do tego streamu procesu biznesowego. My to akurat linkujemy po prostu i to jest linkowane razem. I wtedy mając to zlinkowane, możemy z event sourceować ten proces manager i zrobić jakąkolwiek operację chcemy, czyli sprawdzamy coś, patrzymy, czy jest odpowiedni stan i wypuszczamy nową komendę do działania. W naszym wypadku to by było release payment.
o tym wszystkim, czyli o eventach, o streamach, o łączeniu tego wszystkiego, można poczytać w dokumentacji do inwestora, niezależnie w jakiej technologii piszemy. My z Andrzejem idziemy nagrywać podcast, także widzimy się za chwilę. Świetna rozmowa wyszła. Z Andrzejem rozmawialiśmy prawie godzinę o refaktoryzacji, o takich aspektach miękkich, jak sprzedawać refaktoryzację, jak o tym rozmawiać z biznesem. Mam nadzieję, że Wam się też spodoba. W momencie, kiedy oglądacie to wideo, odcinek jest już online, także zapraszam do słuchania bettersoftwaredesign.pl albo Wasza aplikacja podcastowa. Dajcie mi tylko znać w komentarzu, czy wolelibyście bardziej takie odcinki techniczne, gdzie będziemy sobie coś modelować wspólnie, tutorialowe, czy odcinki z gośćmi. Do zobaczenia.